Thank you.
Cześć wszystkim, witam na dzisiejszym live. Jeśli ktoś już przybył, to byłoby miło, jakby coś na czacie napisał, żebym wiedział, że ktoś tu jest. Okej. Na dzisiejszy live jest zaplanowana trzecia część papasu. Już jestem nagrany przed live, już 12 papasów było, zostało 2. Jakbym miał nagrywać dwa papasy po jednym dniu na tym live, no to trochę za krótko by wyszło. Więc myślę, że jeszcze dołożę tutaj wam Jack Smitha oraz coś jeszcze wam dołożę. Może tak szybko nie kończył się ten live, tak? Po dwóch papasach, tak? Została kubka Kerry'a i Sushiria, których na live jeszcze nie było. Okej. Na czasie coś napiszecie? Czy będzie pusto? Ja to widzę, że są niby dwie osoby, które już oglądają. Ale miło by było, jakby ktoś na czasie coś napisał. Okay. Poczekam do 10 po i wtedy zacznę. No nie, 5 po, niech będzie. Niech będzie 5 po i zaczynam. Niech będzie, że 5 po. Okej. Dobra, już wróciło. Może w trakcie live'a ktoś dołączy. Już jest prawie 5, więc mogę odpalać. Jeden dzień, nie? Jeden dzień i to wielkanocne. Więc no, na live'ie odblokujemy Wielkanoc. No dobrze. Wydaje mi się, że ten live będzie nieco krótszy niż poprzednie. Ale dobra. Jaki wyjdzie, taki wyjdzie. Cały czas na czata patrzę. Ale może po prostu, no, chcecie oglądać bez pisania na czacie. Dobra. No dobrze, minutka i odpalam. Zobaczymy, jak nam dzisiaj wyjdzie z tymi babeczkami. Może jakiś perfekt trafimy. Tylko wiecie, że odcinki na live, 3 dni na live i tak jeszcze normalnie na odcinkach są powtarzane. Dobrze. Jak nikogo nie ma na live, to ja po prostu zacznę. Zrobię wam tego live i najwyżej wy sobie obejrzycie jako zapis. I tyle. Albo ktoś w trakcie przyjdzie i napisze to coś na czacie. Więc no zaczynamy, bo jest 5. Easter, czyli Wielkanoc. Ten odcinek wchodzi w okresie wielkanocnym, nie? Więc no się zgadza. Ten live wchodzi w okresie wielkanocnym, więc no... się zgadza. Nie? Jakoś... Chyba jeszcze ani jeden papas mi się nie trafił tak, żeby się zgadzał. No. Okres, który mamy w życiu, żeby się zgadzał z okresem, który jest w grze. Chyba mi się jeszcze nie trafiło. Dobrze.
Zoe przyszła z koszyczkiem. Okej. Pomysłowe te foremki z zajączkiem. Tak jak mówiłem, potem Sushiria i... Czyli Sushiria, tak? Jeszcze Jack Smitha chcę wam tu wcisnąć. On też się zalicza do papasów, tak? Czy może nie jest nazwany papas, no ale Flip Line Studio się zalicza. No i nie chcę skończyć tego live'a na dwóch dniach. Ewentualnie skończę na dwóch dniach, jak nikt nie przyjdzie na live'ika. Nie mam konu na czat. Ja sobie go zrobię. Dobrze. O, świetnie. Kopia. Okej, to już skończymy z tym. O, no właśnie, bo tyle rzeczy poznikało, bo się skończyło to. Ten STP Daisy. Ten dzień z czterolistną koniczynką, tak? A teraz są uszy zajączka. Ale fajnie to wygląda. Tutaj ma być wisienka, na tamtym nie. Dobrze, no to skończmy tutaj. Może perfekt? Ksandra, co ty na to? Perfekt dasz? Gdzie tam perfekt? Nie da, nie dała perfekta. Dobrze, dobrze, dobrze. Sprawdzałem, czy mi się mikrofonik nagrywa, żeby nie było, że ja tu gadam do nikogo. Ale wy i tak widzicie tylko to, co jest to, co obejmuje OBS. Wszystko, co klikam poza tym ekranem, no to nie widzicie tego. Dobrze. Dwójka leci. 6 klientów istnieje, więc trochę szybko pójdzie. A 95. Możliwe, że ten grade to nie jest taki do końca grade. Dobrze, przyszedł 5 klient i za chwilę closer. Szybko, szybko to leci, nie? Nie wiem, czy... chyba ten live będzie jeden z najkrótszych live'ów. Znaczy pierwszym z najkrótszych live'ów. A to jeszcze jest niezrobione. A, czekajcie, trzeba poprawić. Okej. Okay. Nie, to jest do kosza, to jest na to. To było dzisiaj, a tych dwóch nie. Te trójka. Wyszło jak wyszło. O, i to chyba było o wiele lepsze. Anilia. O, bo jak mam pojemnik na bawersy, no to się nie sypie, tak? Się nie oblewa. Tam ta druga babeczka za chwilę będzie, więc poczekam już na nią. No właśnie, już jest, więc teraz możemy wydać i pójść po closera. Okej. Connor. Nie ma closera. Czemu mi się pokojarzyło, że jest tutaj 6 klientów? Jest tu 6, nie 7. Dobrze. Ewentualnie do poprzedniego dnia było 6. Jest 5. A teraz jest Trishna jak closer. Więcej niż 7 klientów raczej nie przyjdzie już. Przez cały papas. Na czacie nikt nic nie pisze, dobra. Może jeszcze się pojawi, tylko żeby się nie spóźnił. Jak się skończy live, no to już nic nie trzeba się nie napisze, nie? Aha. Okej,
tych koszyczkowych dzisiaj nie wykorzystałem. Już nie wykorzystam. Kopiuj. Czwóreczka. No perfektnie, nie chcą wyskakiwać. No nie wiem, co z nimi jest nie tak z tymi babeczkami, że one perfekcyjne nie są. Może to kręcenie, czy nie wiem co. Ewentualnie to dekorowanie to jest takie niedokładne, nie wiem. Zrobimy closera. Zrobimy teraz closera. Jeden ma uszy, drugi nie ma. Jeden ma uszki, drugi nie ma uszków. I co, Tryszna perfekt? Gdzie tam perfekt? Trudno. To myślę, że po kubka Kerry zrobię Jack Smitha. Na Flashpointie to grał, nie? Teraz na live. No i to było ostatnie zaumienie w tym dniu, ale żadne perfekcyjne nie wyszło. Ok, dzień zakończony. Dzień zakończony. Ok, ranka mamy? Nie wiem. Nie, nie mamy. 71 brak. Może lepiej wyjdzie na odcinku. Z tym dyniem. Dobra, Saucy Shirt. To jest ta burgeria. Znaczy burgeria. Papaluj 2. Swarki z papaluj 2. A dwóch tych ptaszków uciekło, ale złapałem pozostałych. Znaczy 12, czyli tyle, ile było trzeba. Ok, jak już kliknąłem, to zagramy jeszcze raz. 15 tym razem. Gramy o 6 gwiazdkę, więc. Wszystkich wytrafianie. Okej, trzy rzodkiewki mi się spopały. Mamy wiszącą roślinkę. Okej. Dekorować już myślę, że też mogę udekorować tak. Pomimo, że to i tak na odcinek nie zostanie. Mogę coś innego dostać, tak, niż na live. Dobrze, na to wyraz. 30 dzień został rozegrany na live, ponieważ zapomniałem i no wczytałem, znaczy nie wczytałem tego jakby zapisu przedlive'owego, tylko już po live'owy, no to 30 dzień to jest, będzie live, jest live'owy, tak. On jest podpięty do tego odcinka, żeby był 30-31 dzień, żeby jakby zachować kolejność. Ale z racji tego, że no nie mam jakby możliwości cofnięcia zapisu, bo zapis jest polajbowy, a to 31 dzień 30 dzień jest był. Tak, był. Tak samo jak na live. Ponieważ no źle czytałem save.
i nie mogę tego cofnąć. I jakby próbowałem jakby to odrobić, żeby no 30 dni rozegrać jeszcze raz, jednak no jakby nie wychodzi mi to, bo klienci przychodzą inni niż tam w tym odcinku 11, a to jest odcinek 12. No to tak trzeba. A poza tym, kto będzie się zwracał uwagę na to, tak? No chyba będziecie się cieszyć z tego, że każdy dzień jest. A to, czy gdzie był na elektrony, czy na live, czy normalnie, to chyba już nie będziecie jakby na to uwagi zwracać, co? Ja tak dla formalności po prostu. Więc sceniłem wam 31 dzień z 30 dniem, który był na live. Może było, żeby jakby była zachowana. A to co powiedziałem, tak? Że odcinki na live chcę, żeby były rozegrane jeszcze raz. Z wyjątkiem 30, który no, nie mam jak już rozegrać drugi raz. Musiałbym całą się. A, nie to, to jest to. Musiałbym tak długo wyczekiwać tych klientów w 28-9 dniu, bo. No, mam ten save, tak? Tylko, że no, z 30 dniem nie mam. Tylko musiałbym bardzo długo ich w ten dzień. Czy robić tak długo ten dzień, ażby po prostu przyszło. Przyszli ci sami klienci co 28-9 dnia na odcinka. No, żeby było zachowane to, co by się wykonało, tak? No, na punkt to bym już tam uwagi nie zwracał, tak? Ale na to, że klienci przychodzą. Chciałem, żeby byli ci sami, no jednak to nie jest takie łatwe. No trzeba by było tak długo, musiałbym tak długo to robić, aby w końcu przyszli ci klienci, tak? Jednak się jakby nie widzę, żeby to się opłacało, tak? Więc po prostu scaliłem wam 30 dzień, który był live. I na live jest 31 dniem, który jest na odcinkach. Na odcinku, tak. Więc no myślę, że już wytłumaczone. Mam nadzieję, że jakby nie będziecie mieli z tym problemu. Poza tym. Czy ma to znaczenie? Chyba nie. Okej, okay. Już przestanę gadać. Tylko jakby trochę pokomentuję, bo ani jeden perfek jak na razie na mnie wskakuje od dłuższego czasu. Na razie to good wskakuje. Powiem wam, że jak próbowałem robić te dni, żeby odbić, no w końcu mi nie wyszło, jak wiecie. No to raz trafiłem perfekta, kręcąc tą bitą śmietanę. Raz. Perfekta, nie greata. Perfekta. Uwierzycie? Uwierzycie, że perfekta trafiłem? Nie wiem. Jakby no. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale trafiłem perfekta. Czyli przez przypadek tego perfekta trafiłem, ok. I w dniu 30 był odblokowany ten Wielkanoc, nie? A w tym dniu tylko jest odblokowana te cukiereczki podblokowane były. Więc trochę pogadałem, trochę wam wyjaśniłem co i jak, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc teraz zrobimy ten dzień do końca i odcinek się skończy. Jak wiecie, dwa dni na odcinek teraz są. Więc 30 dzień, starą się wiem. Ale jakby tak dopowiadam tak dla formalności. Ups, wyszło. Więc 30 dzień jest tak samo przebiegł jak na live, no bo to jest powiedzmy kopia z live'u, tak? Ale że dlatego jest kopia, żeby zachować ścisłość, jaka miała być, tak? Czyli, że niektóre na live rozegrane są jeszcze raz. No, ten jest wyjątkiem.
i już więcej się nie powtórzy, ok, bo chyba załapaliście. Właściwie podejrzewam, że jak się czasami powtarzam, no to no wam jakby to nie na rękę. Ok. Pyk. To była Radlin. Nie będzie już perfektów raczej, bo punkty pouciekały. O. Serio? Jak dla mnie kliknąłem kopię, ale dobra. I ostatnie zamówienie, tak. Dopiero 30 dnia mamy 7 klientów, nie? O, jeszcze może perfekt skoczyć, co mnie by zdziwiło. Od 30 dnia mamy 7 klientów. Dopiero od poprzedniego dnia, tak. Czyli dopiero od poprzedniego dnia mamy 7 klientów. W odcinku poprzednim 11 było jeszcze klientów 6. A w odcinku tym, czyli 12, jest już klientów 7. I już chyba więcej nie będzie, nie? No i mamy perfekt. Ile musiałem go wyczekiwać? Się cieszę z tego perfekta. Closer, nie? Więc łapa w górę za to, że Closer mi wbił perfekt. Dobrze. Bunny Body, czyli Królik Woody. Tylko nie wiem, dlaczego mówię tu o królikach, skoro zajączki. Dobra, zajączki to są nie króliki. Bunny to zające. 1022. Bunny to zające. Strikeout. To gramy w golfa. Jakby wcześniej tego nie zauważyłem, że każdy minigame jest przypisany do dnia tygodnia. Nie zauważyłem tego wcześniej. Jakby nie zwracałem na to uwagi. Ale teraz no, jakby zauważyłem to. No, w środę jest baseball i pozostałe dni tygodnia też jest jedno show. Więc można zapamiętać, jakiego dnia tygodnia jest jakie show i w ten sposób no, przewidzieć, kiedy jest jakie show. Z closer klientami jest prawie podobnie, tylko że no właśnie, oni są jeden dzień różnicy. No nie. Trochę mi dzisiaj nie idzie z tym baseballem. O, nie zawsze on też trafi, więc jak zawsze, jak trafimy w zieloną piłkę, no to mamy już na pewność, że trafimy do rękawicy. Możemy też trafić w zielone pole i mieć pewność, że mieć szansę na to, że trafimy. I to w tym odcinku tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał. I że to, co tam wam wyjaśniłem, jest dla was zrozumiałe. I nikt jakby nie będzie miał problemu z tym, że no 30 dzień jest live'owy.
Mam nadzieję, że to jest jedyny wyjątek, jaki mi się trafił. No serio, zapomniałem czytać. Zapomniałem, że 30 dzień był rozegrany na live i no zapisałem plik po live i już nie miałem jak tego cofnąć. Więc w jakiś sposób wam to jeszcze w jakiś sposób wam jeszcze tutaj ten 30 dzień wczepiłem. I się cieszę, że będzie przynajmniej ciąg zachowany. Cześć.